Cześć kochani, witamy w kolejnym vlogu. Z mojego Instagrama pewnie wiecie, że moja mama mnie odwiedziła, więc wyprowadziliśmy babcię na spacer z Liamem. Bo jest piękna dzisiaj pogoda, więc idziemy może na huśtawki, jak nie będzie dużo ludzi. No i zabieramy was z sobą. Hejka, dzisiaj szalejemy w BM-ie, bo to jest dobry sklep, żeby kupić takich różnych gadżetów, wiecie, do Polski, bo tu jest wszystko tak naprawdę i będziemy szukać zabawki dla psa, bo oczywiście mama moja kupiła wszystkie prezenty dzieciom, ale jeszcze coś pieskowi trzeba kupić. To się rzuca piłkę na odległość. Takie proszę. Zaraz coś wybierzemy. Coś, proszę, co tu się dzieje. Proszę, strój, sukieneczka, jak ktoś potrzebował. Jakie czaderskie spanko dla piesków albo dla kotków. Ciacha. Tu dobry takie na grilla. Ławeczka, ketchup, musztarda, majonez. Fajne, nie? Budki wyjściowe do kościoła. Puszki świąteczne. I kalendarze adwentowe. Czekolada dla taty. Myślę, że odpowiednie rozwiązanie. Piękne znaki tutaj do odliczania świąt. O, jakie tu piękne. Mamusia dzwonki szuka. Jakie śliczne ciuchcie. Po ciężkim dniu na zakupach mamy tutaj orzechowa pralinka, to jest chyba latte i takie pyszne ciasteczko. Zrobiłam mojej mamie pazurki. To jest w ogóle pierwszy raz, kiedy robiłam komukolwiek paznokcie, więc myślę, że wyszły całkiem ok. I to są oczywiście hybrydki z Eveline. Przepiękny kolor i myślę, że sobie też zrobię następne takie. Ja mam teraz niebieskie. Nie mój kolor do końca, ale do pierwszego mi pasuje. I to jest 8 dni. Te pazurki mam 8 dni i zero odprysków, tylko takie, wiecie, odrost. Ale te wyglądają super. Moja przywiozła też książki dla Liama, bo Liam uwielbia czytać i mówiłam właśnie, że dla niego zawsze dobry prezent to książka. W ogóle mama tyle zmieściła rzeczy w podręcznik, że naprawdę byście nie uwierzyli. Ale taką książkę dostał na wsi. To są te, wiecie, z grubymi stronami. On takie książki po prostu z prędkością światła przegląda codziennie. Taką o dinozaurach, tutaj Dory. I dajcie znać, czy ktoś ma te baśnie w domu. To jest moja i mojej siostry książka. Po prostu ona ma milion lat, tak jak my. I po prostu moje dzieciństwo. Ona się cała, już widzicie, tu rozpada, bo ona była klejona. Ale uwielbiałam te baśnie, non-stop je czytałam. I zaraz będę się zabierać za ich czytanie. I na pewno będę czytać też Liamowi, tylko jak może troszeczkę będzie większy i nie będzie chciał mi, wiecie, zjeść tych kartek. Ale uwielbiałam te baśnie, po prostu są przepiękne te ilustracje, no super. Dajcie znać, czy macie te baśnie jeszcze w domu. To jest w ogóle rok wydania 1990. Normalnie, och, piękne. Będziemy też zdobić okno w Liama pokoju, ponieważ moja mama właśnie przywiozła takie fajne żelowe naklejki dekoracyjne. Fajne, nigdy czegoś takiego nie miałam. Będzie fajnie wyglądać. Jesteśmy w Milton Keynes. Zjechaliśmy tu 2 dni, bo są takie korki, że już mi się odechciało normalnie. Strasznie dużo ludzi.
ale ja nic nie kupowałam na Black Friday i mam nadzieję, że w Zarze dorwę tylko jedną sukienkę, którą chciałam, ale niestety nie mieli mojego rozmiaru na stronie. Więc tu jest Adam, moja mamuśka, Liam. Idziemy buszować. Fajny przepis, taka rolada serowa z kurczakiem. Pomyślałam, że Wam pokażę. I zaczynamy, tutaj jest 400 gramów, tak? 400 gramów, tak. Sera żółtego, trzemy na grubej tarce. Teraz dodajemy 4 jajka i łyżkę majonezu. Teraz rozkładamy to tak równomiernie, będziemy rozpłaszczać na tutaj papierze takim do pieczenia, no. I pieczemy na 200 stopni, tak? 20 minut. Na brytwance z piekarnika. Na tej brytwance, tak, z piekarnika. Blaszce. Uuu, ile kalorii, miam, miam. Teraz wysimy pieczarki z cebulą i wegetą i robiłyśmy już tutaj 3 są filety z kurczaka, które będziemy układać, jak już upieczemy ten ser. Tak wygląda upieczony serek. Tylko że musimy poczekać jeszcze szybko stygnie. Będziemy właśnie układać kurczaka. Tam mamy pieczarki. I będziemy to zwijać. Tu moja mama jest taki barszczyk czerwony. Nie wiem, czy pijecie też dla zdrowia. Codziennie tutaj piję pół szklaneczki takich ciekawostek. Tak to wygląda, jak wszystko jest nałożone i teraz będziemy zawijać. Tak wygląda po upieczeniu. Pieczemy go na 180 stopni przez 40 minut. Tak się prezentuje obiadek i podajemy to dzisiaj z ziemniaczkami i z gruszkiem i marchewką, bo chodziło to dawno już za mną, więc moja mama zrobiła i zajadamy. Jest to sukienka, na którą właśnie polowałam. Jest to sukienka z Zary. Wypatrzona u Pauliny Miss PK Project. Strasznie mi się spodoba. Oczywiście na Paulinie jest bardzo luźna, bo Paulina jest bardzo szczuplutka. A u mnie, wiecie, dzięki moim krągłościom to ona jest taka dopasowana, ale strasznie dobrze się w niej czuję. Taka bardzo prosta. Tu ma 4 kieszonki. Guziczki takie złotoozdobne. Myślę, że właśnie super do ciemnych rajstop i na przykład do tych kozaczków, które ostatnio kupiłam, albo takie botki mam na klocku. Myślę, że będzie naprawdę fajna, ciepła, taki, wiecie, porządny, gruby materiał. Bardzo, bardzo jestem z niej zadowolona, więc cieszę się, że udało mi się właśnie dorwać w moim rozmiarze. Były w sumie 3 kolory, bo jeszcze był kaki i czarny, ale szara zdecydowanie najładniejsza.
Dziękujemy ślicznie za oglądanie naszego vloga. Mam nadzieję, że miło z nami spędziliście czas. Moja mama już wróciła do Polski, niestety musieliśmy oddać mamę, ale było super, świetnie spędziliśmy czas. Mam nadzieję, że wy również spędziliście ten czas miło z nami. W ogóle to zastanawiam się nad kręceniem vlogmasa w tym roku, ale nie wiem, czy dam sobie radę. Dajcie znać, czy byście oglądali. Więc zastanowię się nad tym. No i to tyle. Dziękuję jeszcze raz ślicznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!